Dla wielu z nich takie szkolenie to spełnienie marzeń. Wiążę swoją przyszłość z wojskiem, z zawodowym wojskiem, no i tak mi się wydaje, że to jest właśnie ta droga. I WOT pokazał mi teraz tutaj na tej 16, jak jestem, że jak najbardziej chyba zostanę w tym kierunku. To było moje marzenie od dziecka, zostać wojskowym, żołnierzem. I tym bardziej, że WOT daje mi teraz te możliwości w czasie wakacji, kiedy ja mam wakacje, nie chodzę do szkoły. Mogę sobie odbyć te 16-dniowe szkolenie. Bo tym razem w szkoleniu wzięli udział uczniowie szkół średnich i studenci w ramach wakacji z WOT-em, jak choćby 18-letnia córka Agnieszki Durskiej. Mam syna także we WOT-ie, także już widzę przez 2 lata, co syn, czego się uczy, i to nas po prostu z córką po prostu zainteresowało i stwierdziłyśmy, że to będzie też jakiś punkt dla nas. To najbardziej stresująca część. Egzamin ze wszystkich części szkolenia podstawowego zdawało około 140 przyszłych żołnierzy. W tym samym czasie odbyło się szkolenie wyrównawcze dla około 50 żołnierzy i szkolenie rotacyjne. W sumie w Dolaszewskim Batalionie jednorazowo przebywało ponad 400 mundurowych. Rekruci uczyli się podstaw strzelectwa, taktyki szkolenia medycznego oraz terenoznawstwa. Rozszerzenie tego programu nastąpi w jednostkach, do których żołnierze są przydzieleni, i tam przez pierwszy okres, czyli szkolenie indywidualne, będą doskonali swoje umiejętności na stanowiskach służbowych. Część z nich zasili batalion w Dolaszewie. 11 żołnierzy z Dolaszewa. Czekamy na nich, już tupiemy nogami, tak naprawdę, bo mamy dla nich zadania, liczymy na to, że wspomogą batalion w realizacji zadań, głównie tych codziennych. Zadania czekają na kierowców, mechaników, pisarzy czy informatyków.